Każde skręcenie stawu skokowego powinno wsadzić się w gips. Jest to mit. Podejście to bierze się z nieprawidłowego konceptu, iż więzadła stawu skokowego do wygojenia się potrzebują całkowitej ciszy mechanicznej, a mianowicie braku ruchu i obciążenia. Jak jednak wiemy, gojenie tkanek miękkich przebiega w zupełnie inny sposób, który wymaga właśnie konkretnego kierunkowego ruchu oraz wczesnego obciążania stawu po urazie. Dlatego, jeżeli nie doszło jednocześnie do złamania podczas skręcenia, unieruchomieniu w gipsie mówimy stanowcze nie. Daj znać, jakie masz z tym doświadczenia.